Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson, dzisiaj jesteśmy oczywiście na osiedlu tostowo. Tak jest, widzowie, osiedle tostowo to jest to, co dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo ważne. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że muszę się w końcu wziąć za ten mój dom, ponieważ on jest totalnie niewyremontowany. Jest po prostu, z zewnątrz wygląda dobrze, w środku wygląda średnio. W środku się totalnie nic nie dzieje, dlatego postanowiłem, że dzisiaj muszę się tym zająć. I słuchajcie, przygotowałem sobie tu trochę rzeczy. Mam takie rzeczy do dekoracji, aczkolwiek to jest mało, będę potrzebować więcej. Pewnie spytacie, dlaczego tam jest różowy domek? No więc już wam mówię, no po prostu jest. Dlaczego jest, to się dowiecie na kanale Milki za jakiś czas, ponieważ ona teraz wracała do domu, więc nagrywała filmy na zapas. No ale ja nie nagrywam filmów na zapas, bo nie muszę, więc po prostu już jest jakby, tam macie taki lekki spoiler, ale no nieważne, będzie u Emilii na kanale. W każdym razie słuchajcie, ja się tutaj chciałbym wziąć za to, żeby jakoś to upiększyć. Tutaj na przykład tu, piękny obraz. Ale wielki. Dobra, nie będziemy. Znaczy ten obraz niestety na razie jest, ale musimy to jakoś zagospodarować. Ja totalnie nie mam wizji na to miejsce. Totalnie nie mam tej wizji. I nie wiem totalnie, jak chciałbym to, żeby wyglądało, ale ja to pewnie jakoś zrobię, zmienię to jeszcze z milion razy. No ale co, napis tostowo tam, tu wszystkie domki wyglądają tak póki co. No są dwa domki kupione, aczkolwiek no tamto to jeszcze o tym nie wiecie, to się dowiecie u Milki, ale już nie byłbym w stanie tego przed wami po prostu ukryć. Więc czekajcie na jej film. No i tam jest kurnik. W ogóle kurnik to mi się tak podoba. Nie wiem, ta głowa kury, jak się patrzy w moją stronę, to jest coś niesamowitego. Dobra, weźmy się za to, żeby to jakoś udekorować. Mam też diaksy w ogóle, nie wiem po co ja tyle diaksy mam przy sobie tutaj, ale okej. Dobra, zróbmy tak, ogólnie powiem wam, co już mamy. Bo mamy tak, na piętrze totalnie nic nie zrobione. Na parterze nic nie zrobione, na piętrze nic nie zrobione. No ale na drugim piętrze tutaj to już zrobiłem akurat. To zrobiłem sobie poza odcinkiem, a później uznałem, że ej, w sumie mógłbym z tego odcinek zrobić, nie? Tu jest też balkon, no i to tak tu się prezentuje w sumie. No i fajnie to jest, nie? Po prostu fajnie to wygląda, tu mam jakieś skrzynki, do których będziemy chować sobie rzeczy. Muszę je jeszcze ramkami ponumerować jakoś i ponazywać. Więc tak to muszę tutaj zrobić, ale to wszystko w swoim czasie. No i balkon, uwaga, jeśli chodzi o balkon, to ja bym chciał na balkonie zrobić takie leżaki jakby, żebym mógł mieć jakby leżaki. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale spokojnie, to wszystko jest wizja, która będzie realizowana przez długi, długi czas. Najpierw zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, czyli łóżko. Trzeba znaleźć sobie miejsce na łóżko, no bo jednak sypialnia jest bardzo ważna i wydaje mi się, że to miejsce będzie właśnie w tym miejscu, tak mi się wydaje. No bo to jest takie, no chyba najlepsze miejsce na to. Chociaż w sumie, kurczę, nie wiem. Czy na górze? Nie, no na górze tu nie ma, a nie, no w sumie jest, tu bym mógł dać łóżko. Ajajaj, tu bym mógł, aha. No tak. No ja mam tak bardzo fajnie przemyślany ten dom właśnie, że to są półpłytki. Ale to dzięki temu tu fajne jest dojście, że to fajnie widać, ale no to faktycznie jest półpłytka. No chyba, że zrobimy coś takiego. Muszę zajrzeć jeszcze po te półpłytki, żeby to udekorować lepiej. Że podstawimy się jeszcze jakby półpłytkami. O, coś takiego. No to nie wiem, będziemy to testować teraz. To jest tutaj, że tak powiem, ryzyk fizyk, jak to mówią. Dobra, ja bym tutaj zrobił w tą stronę tak pociągnął. I teraz może łóżko dajmy tu. Nie, to wygląda średnio w ogóle. Totalna tragedia. Tu są ustawy set pointa. No i tutaj, tu też mi w ogóle przeszkadza to, że tu widać to wszystko, nie? Ale jak tak zrobię, to tu jest za to zejście, że się nie da zejść. A nie, da się! Okej. Okej, to zostawiamy to tak. Okej, dobra, jest git, dobra. To czemu ja wcześniej to stawiałem? A, bo ja chyba na równo z tym stawiałem. Ale tak jest git. Ej, tu byśmy nawet mogli jedną skrzynkę dać. Ej, dobra, to jest jednak fajne. To jest jednak fajne, to czekajcie, robimy jeszcze tutaj, murujemy to w ten sposób. Chociaż moglibyśmy to całe roz... A nie, tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę. Czyli w sumie niepotrzebnie to rozwalam, tak to może, tak to musi być. Dobra, tu, idźmy po skrzynkę na dół, tam będzie właśnie skrzynka z cennymi rzeczami, tak mi się wydaje. Aczkolwiek, czy ja chcę tam trzymać diaksy? Chyba niekoniecznie. Te rzeczy to są to, co mi pozostało jeszcze po tym, jak robiłem to na górze. I po prostu to myślę, że gdzieś ulokujemy, albo i tego nie użyję, nie wiem, zobaczymy, na razie nie mam na to planu. Ale wyjdźmy sobie tu wyżej i uwaga, tu skrzyneczka, no to jest idealne miejsce na skrzynkę, idealne. Dobra, i w tym miejscu będziemy mogli chować jakieś cenne rzeczy, czy ja tu mogę dać skrzynkę? Mogę też! Ale jazda. Pytanie tylko, czy jak ja tu pójdę spać? Kurczę, nie wiem, jaka jest pora dnia teraz w tym momencie? Jest chyba środek dnia, tak mi się wydaje. Gdzie jest słońce? Dobra, słońce zachodzi, czyli będziemy mogli się położyć i zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, więc to wszystko, jest na to czas. Dobra, na razie tu jedną skrzynkę chcę, nie chcę więcej. To nie ma znaczenia tutaj. Jeśli chodzi o liście, liści też tutaj za bardzo nie damy, nie mamy jak. Lampy tu oświetlone, dobra, tu nic nie zrobimy. Góra jest zrobiona, tak muszę stwierdzić. Dobra, zróbmy tak, patrzcie, tu mam taką wizję, żeby postawić tutaj tak płotki, ja tak lubię sobie stawiać płotki. I tutaj dać liście, żeby one tak wizualnie tutaj, prawda, lekko dodały. Niczego nie dodały w sumie, ale jest git. Dobra, zróbmy tak, zróbmy tutaj sobie jakąś... Co ja bym tu mógł zrobić? Ja tu jakiś salon powinienem zrobić, tak mi się wydaje. Albo salon na dole powinienem zrobić salon, tu. Tam zrobię salon. No a tutaj na górze co ja tu powinienem zrobić?
Ej, totalnie nie mam pojęcia, jak ja mam zagospodarować ten domek, szczerze wam przyznam. No ale czekajcie, muszę mieć jakąś wizję. Ja będę zrobił tak, na razie zróbmy taki stolik po prostu i na razie zaraz będziemy go jakoś może modyfikować. Dywan by mi się tu przydał, Boże, ja nie mam dywanu. Kurczę, dobra, ale noc się robi, to z niedługo będzie można pójść spać. Dobra, wiecie co, zakładam elytrę, lecę do domu zobaczyć, co ja tam mam z takich rzeczy, co by mi się mogły przydać do tego, żeby tutaj coś pokombinować jeszcze. Bo wydaje mi się, że nie wszystko sobie zabrałem, co mógłbym zabrać i będą tam jakieś rzeczy fajne po prostu, którymi ulepszymy fajnie tą chatę. Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Dobra, zlećmy tu niżej, już lecimy w dół. W ogóle bikona muszę postawić też na osiedlu. Tam musi być koniecznie beacon. Dobra, i teraz tak, co ja tu mam? Z takich rzeczy, co tutaj są... O, statyw mogę sobie zabrać na zbroję. Tam mi się przyda, może być. Tutaj nic nie ma ciekawego. Tutaj też nic nie ma. Tu drewno. No to są rzeczy, które mi nie są aż tak bardzo potrzebne. Ja bym potrzebował bardziej dywan. Dywan pomarańczowy najlepiej. Ale ja chyba nie mam pomarańczowego dywanu. W ogóle właśnie, Halloween się zbliża. Trzeba zrobić jeszcze Halloweenowo tam ustroić w ogóle. Ale to w innym odcinku ustroimy Halloweenowo ten cały, jak to się nazywa. No to całe moje osiedle. Jak to się nazywa? Ja się pytałem, jak się nazywało moje własne osiedle. Nieważne. Nie mam żadnego dywanu. To jest problem. Ale czekajcie. Pamiętacie to pomieszczenie? Ajajaj, tu nie było dywanów, to źle mi się skojarzyło. Ale myślałem, że tu były dywany. O nie, najgorzej. To jednak nie było tam dywanów, no to jednak fail. To jednak dalej nie mamy dywanów. Ej, ale ja gdzieś miałem dywany, ja je używałem. Tylko do czego to było? Na górze? Nie, na górze nie ma szans, żebym ja używał dywany. Tam nie było w ogóle pomarańczowo. Jak, kurczę, widzowie, gdzie ja używałem dywany? Powiedzcie mi, proszę, gdzie ja dywany używałem. Bo ja na bank gdzieś je użyłem, ale totalnie nie mam pojęcia gdzie. Nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie użyłem dywany. To jest okropne uczucie. A, właśnie, ktoś mi napisał komentarz, żebym pokazał mechanizm tych wieśniaków, jak one tutaj działają. I słuchajcie, to jest bardzo prosty mechanizm, ponieważ, uwaga, już wam pokazuję, mogę wam pokazać, dlaczego nie. Tu jest po prostu wózek z wagonikiem postawiony na tym, tu była wcześniej tory, rozwaliłem te tory i to spadło niżej. No i jest lejek, który idzie na dół, a tutaj na dole to już po prostu bezpośrednio... O kurde, no tak coś szczerze, że tu rozwalę pół tego. Tu jest tak, wózek, dwa lejki i skrzynia i tyle. To nic więcej tutaj nie trzeba robić, to jest tak proste, tak właśnie widzowie. To jest właśnie tak bardzo proste. Dobra, tu stawiamy to tak i tu była to. No i dobra, jest... O i patrzcie, tu się nam uzbierało. Ale oczywiście wiader tu nie mam. Już bym mógł O, w mordę jeża. Ja nie wiem, co ja mam robić z tymi ziemniakami. Stopujcie, panowie. Stopujcie. Stopujcie produkcję. Ty pożresz tych ziemniaków troszeczkę. O kurde, co tu się wydarzyło teraz? I ja nie mogę. Ja nie mam co z tymi ziemniakami robić. Dobra, chodź tu. Bierz to ode mnie. Żryj dosyta. Niech aż ci będą oczami wyłazić te ziemniaki. Dawaj, bierz to, jedz ile wlezie. O kurde, już więcej nie możesz. No to mamy lipę. Ale nawet się nie ulepszyłem na żaden wyższy poziom. No to tu jest taka lipa właśnie, widzowie, jeśli chodzi o te ziemniaki. Że na dwóch takich tych to ja już mam taki zarobek, że nie mam co robić z tymi ziemniakami. Tu jeszcze zobaczymy, czy jakiś ziomeczek nie chce przypadkiem od nas zabrać tutaj. Czekaj, to się tu był chyba z żarciem. Ale ten oczywiście nie chce. Ten też nie chce. Ej, no kurde, ja muszę mieć z tymi ziemniakami, bo nie mam. Dobra, no nieważne. W każdym razie ziemniaki, jak widać, produkcja idzie tam wybitnie. Nie ma co ukrywać. Ale dobra, na razie tych ziemniaków nie chcę brać. Aczkolwiek tu miałem wiadra, nie? Czekajcie, nie, tu. Tu są wiadra. O kurde, patrz ile wiader. 16 wiader. To odłóżmy te. Mi tyle wystarczy. Dobra, idziemy. Dobra, jak już tu jestem, widzowie, bo zapomnę o tym. Zapomnę o tym i później to nam się będzie dalej zbierało. A tak nie może być. To trzeba przepalać ciągle, póki jest szansa na to. Bierzemy to wszystko, to jest najważniejsze, żeby to zebrać. Teraz tak, tu... A, weźmy sobie ziemniaków też jak najwięcej. Dobra. I teraz tak. Pum. Dobra, jest jedno. Drugie. Trzecie. O, zapominam o wiadrze. Czwarte. Piąte. Szóste. Siódme. I ósme. No tak, ósme, no bo mam 8 tych. Dobra, już mi się coś nie zgadzało, ale jednak mi się wszystko zgadza. Odłóżmy te ziemniaki tu i teraz mi się to pięknie tu przepala. No i to. No niestety nie mam jak tego teraz zebrać, ale mamy 16 wiader tu, więc sobie je rozłóż...
Nie wiem po co je rozkładam, ale dobra, nieważne, nie pytajcie mnie widzowie. Dobra, mamy tu sporo tych ziemniaków, niech one się przepalą, z tego będziemy mieli tyle expa, że... Już jestem zarobiony do końca życia, to już tutaj nic nie trzeba robić. Dobra, jeśli chodzi o expa, nie mam problemu, jeśli chodzi o żarcie, tym bardziej nie mam problemu. I ja myślę, żeby zrobić więcej tych villagerów tam, nie? Ale jak tak teraz patrzę, to w sumie nie ma sensu. Ej, dobra, bo ja tu przyszedłem po jakieś rzeczy dekoracyjne. Weźmy sobie melony, uzdobimy to arbuzami troszkę tam co nieco. Też ogródek na przykład zrobimy. Ja muszę w ogóle, właśnie, kurczę, bo ja tam, ja mówię, że ja tam ozdobię, a tutaj patrzcie, nagrywam już 10 minut i nic... Przeszkadzam ci? Leżeć. I spokój. No, dobra, weźmy się za to, co mamy do zrobienia. Ja miałem udekorować to jakoś, a ja tutaj nie mam totalnie żadnych rzeczy do dekoracji. Tak to wygląda sytuacja. Ej, serio nie mam nic do dekoracji. Jestem tak fatalny w dekoracji, że to jest tragedia. Ale dobra, co, jak to wygląda tutaj u nas? No mam kominek jakiś, no tam kominka nie zrobię. Jakieś biblioteczki by mi się przydały. Nie mam biblioteczek, na bank nie mam biblioteczek. Ale skąd te książki nagle? Dobra, to ja nie jestem przygotowany do odcinka, ja nie wiem. Ja nie przygotowany do... Ja mówię sobie tak, udekoruję domek, nie? Później sobie myślę, no dobra, no to fajnie, że ja przygotowany jestem, nie? Jak zwykle. No widzowie, tak to już bywa niestety, że nie jestem przygotowany, ale to najwyżej, no trudno. To udekoruję i pokażę wam, jak już udekoruję, ale trochę mi zajmie pewnie zdobycie tych itemów, więc może... Zresztą nie, bo ja to nagrywam dzisiaj i to dzisiaj muszę wam puścić, to ja nie zdążę tego udekorować już na dzisiaj. No, ale lipa, ale lipa, ale lipa. No dobra, trudno, zlećmy tu na dół. I uwaga, 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 zacznijmy dekorację. Dobra, zacznijmy od tego, żeby wszędzie, gdzie się da, dać to. W sensie takie, wiecie, żeby zieleń tu była. Bo zieleń jest ważna. Ja myślę, że tutaj by można było, na razie dam płotek, ale później dam tutaj taki inny coś tam. I tu będzie też to całkiem fajnie wyglądać. Tu również, patrzcie. W takich miejscach trzeba by było to Ej, kurde, bo ja sobie pomyliłem, ja miałem wziąć te białe płotki. Podmienię te płotki, dobra, nieważne. Podmienię, na razie daję to, tak żebyśmy widzieli to, jak to mniej więcej wygląda. Coś takiego. Tutaj na dole będzie trzeba zrobić, na razie robię coś takiego, ale to na pewno tak nie będzie wyglądało. Postawmy tu. Okej, tutaj to, dwa do góry. Tutaj to, dwa do góry. Dobra, jest już jakieś tak, że tak powiem, wizualnie to wygląda. Może to mniej więcej być coś takiego. Postawmy skrzynki. Na przykład skrzynka może być tutaj. To będzie taka lodówka. Tak, widzowie, to będzie lodówka. Mnie nie obchodzi to, że to nie wygląda jak lodówka, ale to będzie lodówka. Crafting. Możemy ustawić sobie tutaj gdzieś na przykład w tym miejscu. Tu jest crafting, idealne miejsce na to. I w tej okazji możemy skraftować sobie melonika. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. I... Tak jest, 25 melonów. To możemy udekorować z zewnątrz jakoś. Więc zróbmy sobie tutaj na przykład w tym miejscu, zróbmy coś takiego. Wiecie, tak żeby to jakoś dekoracyjnie tu, że tak powiem, wyglądało fajnie. Jeżeli tak to można nazwać, że to wygląda fajnie. Dobra, coś takiego. Nie wygląda to fajnie w ogóle. O kurde, jaką miałam szybką siekierę. Dobra, zróbmy coś takiego. Dobra, coś takiego. Niech jest i proszę, nie dyskutujmy z tym. Zaakceptujmy to tak, jak wygląda. Skrzynka na listy, widzowie. To jest coś, co też by się przydało zrobić. I wydaje mi się, że mam całkiem fajny pomysł na to, jakby można było zrobić skrzynkę na listy. I chciałbym to jakby załadować wszędzie do każdego domu. Czyli zrobić lejek. Tu napisać skrzynka na listy i w środku się rzuca list, jakby wiecie o co chodzi. I on sobie tam lejkami idzie do środka i wchodzi do jakiejś skrzynki. Taki mam plan. Nie zrobię tego dzisiaj, bo oczywiście nie mam lejków, ale taki mam plan. Jakby co. Zróbmy jeszcze tak. Tu mam jeszcze melonów trochę. I możemy udekorować też jeszcze tymi. Tu są. I donice mamy jakieś, więc zróbmy może. Tutaj postawmy jedną donicę i krzaczek. Niech sobie tak stoi fajnie. Tutaj też jest idealne miejsce na to. Dobra, super. Ja totalnie jestem tragiczny w wykończeniu wnętrz, nie? Ja będę potrzebować pomocy Milki do tego. Ona jest dobra w te klocki, ja nie umiem tak. Ja jestem mocno średni, aczkolwiek i tak to już wygląda lepiej niż wyglądało, bo coś tu się przynajmniej zadziało. Ale trzeba będzie zrobić jeszcze tak, siedzenia, czyli czekajcie, o, mam tyle, to zróbmy tutaj w tym miejscu, zróbmy kanapę. Uwaga, zrobimy tak, kanapa w tym miejscu, coś takiego, tak to wygląda. Jeszcze inaczej. Zróbmy... No nie, no dobre to było. Tutaj może być kanapa.
Tu będzie stolik. I tu będzie druga część kanapy, w sensie, że z drugiej strony, a tu po środku stolik trzeba zrobić, który będzie, nie wiem, z płotków i na tym półpłytki, czy tam klapki takie, czekajcie, sprawdźmy, jak to by wyglądało. Mam tutaj to, dobra, zróbmy z tego drewna, niech będzie. Crafting, zamienimy to na to i już. Oj, tak to trzeba zrobić, o nie, czekajcie, jak się, a dobra, tak się to robiło. Już zapominam w craftingi Minecrafta. W ogóle tak swoją drogą wychodzi nowa wersja w Minecrafta 1.20, nie wiem czy widzowie wiecie, ale pisaliście mi, w sumie to wiecie, bo pisaliście mi właśnie o tym, że będzie nowa wersja i żeby zrobił przegląd nowej wersji, a ponoć 1.20 ma być całkiem fajną wersją i w ogóle mają tam wielbłądy być dodane, więc faktycznie mogę zrobić takie sprawdzenie, czy faktycznie wersja jest spoko. To wszystko sobie sprawdzimy, widzowie, ale to w swoim czasie. Dobra, tu mamy taki stolik, niech on jest na razie. Tu na dole będzie zejście. Ono będzie się zaczynać gdzieś tutaj, w tym miejscu. Więc możemy to rozwalić do tyle i zacząć robić schody. Więc zróbmy schodek tu, schodek tutaj. Dobra, i na razie tyle, bo nie chcę mi się robić więcej. Ja bym też jeszcze przeniósł te książki. Wiecie, ja przenoszę to, bo to tutaj totalnie nie pasuje. To tutaj nie ma sensu, żeby to tam było. Ja to muszę zrobić w jakimś bardziej jakby strzeżonym miejscu. Wydaje mi się, że tutaj jest idealne miejsce, żeby na tych ścianach postawić. Bo jednak tu się na tych ścianach i tak nic nie dzieje, wiecie, o co chodzi. Więc najpierw tak, umowa Milki, umowa o dom, umowa z Milki. Czyli musimy mieć umowa o dom tu, umowa z Milki. Bo najpierw była z Dave'em, później z Milki. Ale to, tak jak mówię, to wszystko będzie u niej na kanale, więc musicie czekać. Ja na razie wam nie pokazuję, nie wchodzę tam też do niej, bo nie wiem, co ona tam robi, czy ma jakieś plany, czy nie. Dobra, to wygląda git. Ej, ogólnie, póki co, dekorowanie wygląda spoko. Tu jest tak pusto. Tu jest mega pusto. Ja bym tu coś zrobił, patrzcie, tu jest przykładowo. To, uwaga, zaraz się dowiecie, co to jest i spadniecie z krzesła, jak się dowiecie. Stół do bilarda. Tak, widzowie. Stół do bilarda z arbuzów. Ale to tak wam mniej więcej wizualnie pokazuję. Nie, no tu nie będzie stołu do bilarda, ja już to wiem. Nie może tu być stół do bilarda, no jak w Minecrafcie, że to się nawet nie dałoby grać. Więc nie, tu stół do bilarda jednak średni pomysł. Ale tu coś, kurczę, co tu zrobić? Ja nie wiem nawet. Nie mam pomysłu, ale jest dobra, jest noc. Możemy iść zobaczyć, czy jesteśmy w stanie tutaj jakoś zasnąć. Uwaga. Nie jestem sam na serwerze, więc jakby nie zasnę, ale dobra, leżymy i teraz tak, wstaję. Idealnie! Można tu spać, git. I patrzcie, jaki będę miał podgląd tutaj tam na dom Emilii, a z drugiej strony na dom Dave'a. Jedyne co, to na te domy nie mam tak za bardzo wglądu. W sensie tu mam jakiś, tu też, ale to tak średnio jest, nie? Ja bym tutaj jeszcze jakoś coś pokombinował może, żeby chociaż mogę tu z piętro niżej patrzeć na nich. No bo ja sołtys, to ja muszę mieć kontrolę, wiecie, o co chodzi. Tu? No widać w sumie. Widać, tutaj. Tutaj to z balkonu lepiej widać było. Czyli tutaj będę podglądać z balkonu, tak mi się wydaje. Uwaga, tu stanę. No tak, tu z balkonu najlepiej. Czyli z balkonu mogę te trzy domy mieć pod kontrolą. Z tego balkonu mogę mieć pod kontrolą wejście tu i wejście tam. I dom Emilii. Oj, tu też mogę to mieć pod kontrolą. Dobre, mój dom jest tak usytuowany, że tu nie ma to tamto. Dobra, zróbmy tutaj stół w takim razie. Zrobimy go w taki sposób. Uwaga, tu jest środek, robimy tak, tak, tak. O, wiem, to będzie stół obrad. Tu jest dwa musi być przerwy. Robimy tak, 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 tak. Tutaj, okej. Chyba tyle starczy. Coś takiego, to tyle wystarczy z tobą obrad. I tu postawimy mapę palionowa. To jest plan. Tu będzie mapa palionowa. No nawet nie, za duże to zrobiłem. Powinienem zrobić o jedno mniejsze. Tak to będzie, żeby była taka kwadratowa na cały stół. Tak, to jest to. A ja już mam w sumie taką mapę. Bo ja ją mam tam, wiecie, pod tym moim tostem, tej bazie. Ej, to będę mógł to przenieść tu nawet, bo w sumie z tamtej bazy już w ogóle nie korzystam. Albo nie palionowa, tylko ja to będę miał tostowo. Tu będzie, chociaż nie, to pewnie, znaczy, to osiedle to będzie jeden kwadracik, tu będzie osiedle tostowo, a tu będzie palionowo jakoś, tak, więc w sumie mogę wszystko dać chyba. Albo samo osiedle, zobaczymy, ja będę musiał te mapy zrobić. Dobra, wiecie co, widzowie, nie będę przedłużał, bo ja totalnie nie mam pojęcia, jak ja mam zrobić to wnętrze. Jestem w tym mocno średni i przyznaję się do tego. Ale możecie mi dać jakieś pomysły, co mógłbym tutaj zrobić i jaki wy byście mieli, że tak powiem, plan na ten domek i co wy byście tutaj zrobili. Ja sobie poczytam komentarze i może jakieś rzeczy tutaj, że tak powiem, z waszej głowy, z waszych pomysłów załaduję. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapraszam jeszcze tylko na kanał vlogowy, ponieważ tam zmieniłem awatar i zmieniłem baner, więc jak ktoś nie widział, to może zobaczyć. I też wlatują odcinki, teraz trwa maraton właśnie, wrzucania tam filmów z parku trampolin. Wleciał odcinek w środę, w piątek i w niedzielę również wleci, czyli dzisiaj wleciał i w niedzielę znowu będzie, a w czwartek i sobotę są
filmu Jagiełła też filmy, więc zachęcam. Tyle, daję wam odnośnik na końcu do tego filmu. Trzymajcie się, elo!